uroczyście otwieramy naszą rekrutację 2018-2019. Przygotowaliśmy 1222 miejsca na studia stacjonarne. Mamy już zarejestrowanych kandydatów w systemie IRK około 1500. Na pewno hitem rekrutacyjnym jest lotnictwo i kosmonautyka, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności pilotaż statków powietrznych. To każdy chce być lotnikiem, poczynając od młodzieńczych lat, ale niemniej ważna jest specjalność projektowania konstrukcji lotniczych. Na Wydziale Mechanicznym mamy kolejną nowość, a mianowicie wzornictwo przemysłowe, czyli design. I tu też dwie specjalności, ta tradycyjna związana ze wzornictwem w przemyśle i ta też interesująca, albo nawet bardziej dla młodych ludzi, właśnie inżynieria wzornictwa przemysłowego w motoryzacji. Od tego roku nasi kandydaci będą mogli studiować architekturę magisterską na miejscu. Od tego roku to jest też, myślę, pewien hit. No i hitem jest również nowy kierunek, mianowicie energetyka i ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i rozwoju zrównoważonego. W dniu dzisiejszym został otwarty już punkt rekrutacyjny. Czekamy na kandydatów w dniu dzisiejszym od 13 do 16, a także jutro i pojutrze od 9 do 16. Pojutrze kończymy pierwszy etap przyjmowania dokumentów. Następnie zostaje uruchomiona elektroniczna rejestracja kandydatów na turę drugą. Pierwsze dwie tury będziemy chcieli zakończyć 25 lipca. W sierpniu mamy taką przerwę urlopową, co nie oznacza, że system internetowy nie będzie działał, jak najbardziej wtedy rozpocznie się już trzecia tura rekrutacji. Ostatecznie rekrutacja w całości zakończy się po 20 września. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Politechniki Opolskiej. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę uczestniczyć w inauguracji takich propozycji naboru na nowy rok akademicki na Politechnice. Wynika takie spektrum nowych kierunków, szczególnie właśnie i połączenie energii odnawialnej z inżynierią środowiskową czy lotnictwo z kosmonautyką. To zupełnie bardzo jakiś nowoczesny kierunek, że każdy z młodych ludzi znajdzie coś dla siebie. Wydział Inżynierii Systemów Technicznych jako najmłodszy Wydział Politechniki Opolskiej, którego siedziba mieści się w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Kozielskiej 16, oferuje kandydatom dwa kierunki studiów, to są przemysłowe technologie informatyczne i systemy biotechniczne. Taką nowością na Politechnice jest to, że są to kierunki o profilu praktycznym, czyli 15 tygodni studenci odbywają praktykę w zakładach pracy. Ja myślę, że kierunki nie wymagają szczególnej dużej zachęty. Tak jak pan rektor zauważył, to są kierunki, których tworzenie na naszym wydziale powstało w wyniku analizy rynku pracy i tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce. I przerosły właściwie te zainteresowania, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Już w pierwszym tygodniu rekrutacji zostały wypełnione limity przyjęć i to wypełnione z nadmiarem, ale na pewno studenci nie muszą się tego obawiać, ponieważ mamy taką wewnętrzną umowę, że wykorzystamy wszystkie możliwe limity, żeby na te kierunki, które się będą cieszyły dużym powodzeniem, a lotnictwo i kosmonautyka, wzornictwo przemysłowe cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Stąd też zachęcamy wszystkich do studiowania w Opolu.